Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb na czytaniu miesięcznym, na czytanku kwietniowym. Dobrze, zobaczmy jaki główny nurt, takie przesłania główne w kwietniu pojawią się u osób spod znaku ryb. No, kochani, power 11 i mamy freedom 13, czyli poczujecie dosłownie, zobaczcie, wiatr w żagle, jakby, prawda, jakby wam skrzydła urosły, zobaczcie. No, możliwe, że ta energia ognia, prawda, doda wam tutaj animuszu, siły, mocy, ale są tu takie rybki, które postanowią się uwolnić. Postanowią się uwolnić albo to z jakiejś relacji, która przestała służyć, albo to z jakiejś pracy, która ograniczała. Oj, duże zmiany to czuję, kochani, bo trzynastka zwiastuje transformację i zmianę, którą tutaj mamy. Rodonit nam się pojawił. Closure, zobaczcie, o tym mówię, domykanie. Domykanie, zamykanie, poszukiwanie większej równowagi, większego wyciszenia, większego spokoju, czegoś, co po prostu będzie dla ciebie lepszym w twoim życiu, w twoim postrzeganiu oczywiście, bo tu chodzi o twoje postrzeganie. No dobrze, zobaczmy, ktoś tu się martwi bardzo. Zamiast się martwić, zacznij działać, bo działanie jest dużo lepsze niż martwienie. Martwienie nic nie daje, działanie może zmienić wszystko. Dobra, co powraca, ewentualnie co nowego może się pojawić? Osiem kielichów, dokładnie, zobaczcie, zostawiamy to, co przestało służyć, o tym mówiłam właśnie. I idziemy w kierunku spełnionych marzeń, spełniania marzeń. Mamy księżyc, zobaczcie, w pełni i gwiazdę szczęśliwą. To może powrócić, czyli potrzeba właśnie uwolnienia się od tego, co blokuje, powstrzymuje, ogranicza. Idziemy dalej. Relacje, związki, miłość. Relacje, związki, miłość. Aha. No tutaj z przytupem widzę, ktoś będzie zakończał bardzo intensywnie związek, też małżeński, bo mamy kartę sprawiedliwości, czyli widać, że tutaj, no jeszcze nam dziewiątka kielichów się pokazała, czyli ktoś faktycznie idzie szukać swojego szczęścia, bo tutaj tego szczęścia nie czuł ten ktoś, wyrusza w dalszą drogę. Sprawy poza prywatnymi, zaczynamy od królowej kielichów i pokazuje nam się wisielec. Tak, te sprawy bardziej oficjalne, zawodowe, karierowe i tak dalej mogą troszeczkę być przyblokowane przez to, co się będzie działo w twoim życiu prywatnym. W związku z tym jakby nie będziesz do końca mieć głowy do tego, co w pracy, a tu uważałabym, dlatego że trzeba tutaj będzie się skupić, skoncentrować, żeby była równowaga finansowa, szczególnie jeżeli tutaj pracujesz przy finansach, wokół finansów, z finansami i musisz mieć tą koncentrację. No, nie będzie to łatwe wyzwanie tutaj, kochani. Emocje, uczucia widać tutaj, że wzbierają i przychodzą takie momenty, wiecie, jak czasem tak zdarza nam się odpłynąć jakby, prawda? Czyli będą tutaj takie momenty, kiedy będziemy sobie na to pozwalać, albo po prostu tak się będzie nam przydarzać, będziemy myśleć, będziemy szukać, będziemy kombinować, będziemy szybować, zobaczcie, gdzieś tam bujać też w obłokach jak najbardziej. W momencie, kiedy przydałoby nam się stać mocno na ziemi i załatwiać sprawy konkretnie, to my tu gdzieś będziemy rozproszeni tymi myślami, uczuciach, emocjach, związkach, relacjach. Tak. Dlatego tu przestrzegam bardzo, żeby robić wszystko, żeby się jednak uziemiać, stanąć na ziemi, powiedzieć: ok, teraz muszę zrobić to i to, skupiam się tylko na tym. Jak czujesz, że odfruwasz, gdzieś bujasz w obłokach, zostaw to, co ważne, odejdź na chwilę, pozwól sobie na to uziemienie ponowne.
Może pospaceruj, wyjdź na zewnątrz, nie wiem, kawę zrób, wszystko jedno, co czujesz, wody się napij, żeby ponownie jakby powrócić, prawda, do tego zadania, którym się akurat zajmujesz, bo tutaj widać dużo oderwania od rzeczywistości i jakby wszystko stanęło na głowie, prawda? Tak. Zdecydowanie to, co się będzie działo w twoich relacjach, w twoich związkach, może też romantycznym związku, może w małżeńskim, no niestety tu czuję, że będą się rozpadać związki małżeńskie i ciężko się w takiej sytuacji skupić na pracy, więc te emocje po prostu będą brać tu górę dla pewnych osób. Oczywiście to jest, kochani, pamiętajcie, czytanie ogólne i to dotyczy pewnych osób, które tutaj będą, mają to jakby na swojej ścieżce na ten czas wytyczone, ale te osoby będą wiedzieć, ty czujesz, że coś takiego się zbliża, już jest albo jest na horyzoncie, to się wie, prawda, że w relacji, w związku też małżeńskim, może takie długie, stare też związki małżeńskie, tak, to się czuje, to się wie, że coś takiego się zbliża, więc to nie będzie aż takie zaskoczenie. No zawsze to jest zaskoczenie na swój sposób, ale nie będzie aż takim. Ty wiesz, że to idzie. To mówię do tych osób, prawda? Co odchodzi? Umiarkowanie, czyli był czas poszukiwania sposobów, możliwości, był czas na to, by coś ponaprawiać, był czas, żeby coś z tym zrobić. Trzy miecze, ale tak naprawdę ja tu czuję, że mało to dało, więcej bólu, więcej krzywdy, tylko zero jakby zrozumienia tutaj jest, każdy się skupia na swoim bólu i w związku z tym jest jakby taka blokada emocjonalna tutaj poprzez myślenie, czyli taka intelektualno-emocjonalna, która nie daje wam możliwości ruszenia dalej, dlatego że no tutaj ktoś już jakby odpuścił pewne rzeczy, tak czuję. Idziemy dalej. Zobaczcie, zakończenie, mamy kartę świat i mamy rycerza buław. Zdecydowanie ktoś tu kończy jakiś etap w życiu i już kombinuje, jak wyruszyć w dalszą drogę. No i zobaczcie, wszyscy tutaj poszukują swojego szczęścia, swojego spełnienia, swojej tej osoby, z którą się czują szczęśliwie. Także, no tak to czuję, kochani. Tak to czuję. No dobra, idziemy dalej. Zobaczmy runę. Zobaczmy runę. Cesarz nam się tu dopomina. Właśnie nie wiem czemu. Coś tu chce od nas ten cesarz. Tego tu sobie zostawię i się zastanowię, co on może od nas tutaj chcieć. Może ktoś ma do czynienia z kimś spod znaku barana na przykład, albo innym ognistym znakiem. Tak, mamy runę. To może nią się teraz zajmijmy, a tego cesarza ja tutaj gdzieś odłożę i będę, słuchajcie, pamiętać, że mam się nad nim zastanowić, bo on po prostu odkładałam tarota i mi gdzieś tam pofrunął, prawda, więc coś od nas chce, ale to czuję, że może dla kogoś, dobra. Runa, Echwas. Runa, Echwas, kochani, mówi właśnie o partnerstwie, o miłości, o związkach, o współpracy, o tym, żeby poszukiwać harmonii, prawda, w tej relacji, a jeżeli nie ma możliwości na tą harmonię, na to pojednanie, to wtedy, kiedy jest to spłycenie takie, prawda, i czuje się, że tutaj już nie ma co budować, to jest tak jakby odwrócona ta runa, no i wtedy niestety idzie to w kierunku rozwodu. Więc tu dla kogoś idzie w tym kierunku. Ale jeżeli są tu osoby, które pragną relacji, związku, jest tu też taka możliwość, że poznasz kogoś nowego w tym czasie i będzie to jak taki piorun z jasnego nieba, też się nie spodziewasz kompletnie i bardzo szybko możesz wejść z tą osobą w związek oficjalny, formalny, chyba że oboje jesteście w związku formalnym, to też może być dla was zaskoczenie, że poznaliście się i że to tak szybko gdzieś tam między wami narasta, prawda? I co teraz z tym zrobić? Także dużo też decyzji różnych do podjęcia będzie dla osób spod znaku ryb. Co jeszcze czuję? Oczywiście runa Echwas to jest, słuchajcie, ona zapowiada właśnie partnerstwo, małżeństwo.
też takie formalne, prawda? Bo to może być związek, partnerstwo, wejście w relację, albo właśnie taki formalny związek, typu na przykład małżeństwo. Ale może tu chodzić też o pracę zespołową, pracę, która jakby w parze czy w grupie ta wasza współpraca przynosi dobre efekty, prawda? Tak, zdecydowanie tu rada 6 pentakli, dwójka jako arcykapłanka. Arcykapłanka dla mnie to jest jedna z bardzo wspaniałych energii doradczych, ponieważ ona nie doradza z tej perspektywy tego, co wyczytała w życiu, tylko z perspektywy tego, co przeżyła w życiu, prawda? I jest tu ktoś, albo masz kogoś takiego na myśli teraz, kto mógłby ci podpowiedzieć, doradzić, co zrobić, ale oczywiście, że masz także wewnętrzną swoją arcykapłankę, każdy ma, bo to jest ta intuicja, instynkt wewnętrzny, które pomagają nam dokonywać dobrych wyborów, wyruszyć we właściwym kierunku, też we właściwym czasie. Więc zdecydowanie jest to podpowiedź, pozwól sobie na to. I jeszcze jest takie pytanie od arcykapłanki. Czy są jakieś kwestie w tobie, rybeczko kochana, które tłumisz, tłamsisz, które odrzucasz? Może coś wolisz pozostawić jakby w cieniu w sobie i nie chcesz zwrócić na to uwagę? Może chodzić też o równowagę w braniu i dawaniu? Może chodzić o takie codzienności, też relacyjne kwestie? I są tu rzeczy, które przyjdą jakby, bo wisielec dla mnie to jest taka informacja, która po prostu napływa, prawda, do nas od wszechświata. Oczywiście może też być od innych ludzi, ale ja to czuję kogoś, kto po prostu tak usiadł w ciszy. Niektórzy to nazywają medytacją. Wystarczy sobie usiąść na chwilkę w ciszy, zamknąć na chwilę oczy i poczuć. Czyli nie skupiać się na myślach, tylko skupić się na to, co ja czuję w tym momencie. I tutaj czuję, że przyjdą informacje, wiadomości, których się nie spodziewasz. Poczujesz coś, co doda ci motywacji do dalszego działania, ale pozwól sobie, żeby to poczuć. Tak. Może tutaj się nadarzyć okoliczność i okazja wejścia w fajną współpracę z kimś, tylko uważaj, żeby nie podejść do tego, no chciałam powiedzieć dziwacznie, więc nie wiem, ktoś, jeżeli wiesz, o co chodzi, to będziesz wiedzieć, o co chodzi, prawda? Tu trzeba do tego podejść nie poprzez emocje, uczucia, jakkolwiek inaczej, tylko tak jak w biznesie właśnie współpraca, czyli konkret, prawda? Mamy współpracować, jesteśmy partnerami biznesowymi. Czuję, że tu ktoś po prostu może mieć połączenia romantyczne z tym kimś, no i wiadomo, że to wtedy miesza, to wtedy miesza. Jeżeli masz jeszcze w sercu jakieś miecze, ból, krzywdę, poczucie bycia pokrzywdzonym, pozostawionym, to tutaj jest czas, aby wydobrzeć, czyli ten kwiecień będzie dawał ci możliwość, żeby zadbać, zatroszczyć się o siebie, powyciągać te miecze z tego serca i naprawić w tobie to, co zostało tutaj naruszone, zburzone. Czyli ty masz zająć się swoim wnętrzem i nad tym popracować, nad tym uzdrowieniem, uleczeniem, uwolnić się od emocji, uczuć, może ludzi, kwestii, może miejsca, które już nie są dla ciebie i które może już od dawna wołają ciebie o to, że tu by się zmiana przydała, prawda? Ale wiadomo, z różnych względów czasem przedłużamy ten moment odejścia, prawda? Wiadomo, życiowe sprawy. Jeżeli masz takie poczucie, że trzeba ci komuś coś zwrócić, oddać, jakoś się zrewanżować, to taka jest rada. Poczuj to właśnie
Czy nie ma czegoś takiego, kogoś takiego, gdzie może ktoś ci jest coś dłużny, może ty komuś, bo tutaj widać, że następuje jakby uwolnienie takich energii przyblokowanych wcześniej, gdzie wyrównują się pewne kwestie. Jeżeli uniwers zaczyna wyrównywać, to czasem nie jest to korzystne dla osób, które zapomniały o tym wyrównaniu, więc dlatego podpowiadam, jeżeli ktoś tutaj sobie o tym gdzieś zapomniał, może masz komuś zwrócić, nie wiem, pożyczkę, może masz komuś zwrócić książkę, co by to nie było. Zrób to póki czas. Czuję, że to jest korzystne, żeby po prostu nastąpiła równowaga. Tak, co jeszcze tutaj czuję? Sześć pentakli cały czas tu do mnie woła. No właśnie. Czy nie wydatkujesz czasem za dużo swojej energii bez otrzymania zwrotu jakby? Czyli może inwestujesz w kogoś, w coś, w relacje, w pracę, za dużo z siebie dajesz, oczekując, nie wiem, podziękowania czy docenienia, a tego nie dostajesz, później się frustrujesz, złościsz, ale pamiętaj, że to są tylko twoje oczekiwania, nie czyjeś obietnice. Jeżeli dla kogoś się poświęcasz nadmiernie, to jest zawsze twoja decyzja. Może po prostu przestań to robić. Może po prostu przestań to robić. Jeżeli widzisz, że nie ma wyrównania, nie ma docenienia, po prostu przestań. Wycofaj się, rób tyle, co masz robić, tyle, ile jest ci jakby tam zapisane, nie wiem, jak w pracy, to w umowie, prawda? Jeżeli chodzi o prywatne sprawy, też uważaj, żeby nie wychodzić przed szereg w pewnych momentach. I oczekując przy tym oczywiście, że zostanie to później docenione, wynagrodzone. To jest niewłaściwa intencja, kochani, bardzo niewłaściwa. Bo jeżeli coś robimy, to powinniśmy to robić tak po prostu bez oczekiwania zwrotu, ale jeżeli nie chcemy tego robić, to powinniśmy od razu powiedzieć nie. Asertywność, prawda? Umiejętność odmówienia. To jest też tutaj ważne. Czyli nie pozwalajmy się biernie popychać gdzieś do pewnych działań, których nie chcemy wykonywać, właśnie niejako stawiając się w roli kogoś, kogo, nie wiem jak to nazwać, jakbyśmy się sami krzyżowali wtedy, prawda? Ofiarowywali się w imię czegoś. To zawsze przynosi bardzo negatywną energię, paradoksalnie, chociaż mogłoby się wydawać, że jest inaczej. Więc czuję, że ktoś tutaj za dużo siebie ofiarowuje w ten sposób, swojej energii, czasu i przychodzi tutaj uświadomienie. Przychodzi moment, kiedy dostrzegasz to i też ten impuls, takie poczucie, ok, mam dosyć tego, zakończam to. I bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, żeby sobie na to pozwolić. Cały czas myślę, o co chodzi z tym cesarzem tutaj. Może ktoś jest w związku z taką osobą apodyktyczną, która lubi się rządzić, która lubi tupać nogą. Może to jest szef, może to jest ktoś, może to być oczywiście kobieta, może być mężczyzna. I ten ktoś z jakiegoś powodu bardzo się tu narzucał, więc ma dużo do powiedzenia, chce się tu pokazać z jakiegoś powodu i na pewno jeżeli jest ktoś taki w twoim życiu, to ty będziesz wiedzieć, o co i o kogo chodzi, prawda? Mam takie poczucie, żeby powiedzieć, że ktoś tu naciąga ucha, ktoś tutaj może słucha, kto nie powinien słuchać. Nie do końca może to czytanie, tylko chociaż może, kto to wie. Ale ciebie jakby ktoś słucha, kto nie powinien słuchać. Ktoś tu ciebie ocenia, ewaluuje, może też w pracy. Może dlatego zwróć uwagę, żeby w pracy właśnie skupić się, skoncentrować, działać, prawda, właściwie. Nie pozwalać sobie na gdzieś jakieś wycieczki intelektualne, prawda, bujanie w obłokach. W każdym razie tutaj ten ktoś bardzo się do ciebie dobija. Albo po prostu poznacie, kochane rybeczki, te, które mają poznać kogoś, kto jest właśnie bardzo silny, konkretny szef, może ma firmę swoją. Tak, ktoś tutaj, no zdecydowanie ten cesarz tak się tu nam po prostu władował, ale ja go wywalam, że tak powiem, dlatego, że
Tu są rybeczki i już wszystkie karty mamy rozłożone. Dużo się będzie działo, kochani. Na pewno będzie to czas zmian, zaskoczeń też. Nawet nie wiem, jaki tytuł mam tutaj dać. Słuchajcie, kompletnie pojęcia nie mam. Więc chyba zatytułuję po prostu, co z tym zrobisz? Jak sobie, jak do tego podejdziesz? Jak ty to widzisz, rybeczko? Tak, co z tego jest dla ciebie tak naprawdę? Co z tego tutaj rezonuje dla ciebie? I czego masz się spodziewać, prawda, w tym czasie? Tak, ale te pierwsze karty, że siła, moc, uwolnienie, no i dragon, czyli też jest ochrona, prawda? Masz tą ochronę, pamiętaj zawsze. Jest tutaj, zobaczcie, to światełko przy niej. Dzieje się to, co się ma dziać. Czuję, że to wszystko się dzieje według jakiegoś planu wyższego. Więc tak, jedyne, co nam tu pozostaje, to po prostu poddać się tej fali, prawda, która tu przychodzi w kwietniu. Tyle, kochani. Zobaczmy, mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze masz możliwość zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie, miejsce, jak czujesz, jak wolisz. Zobaczmy. 1, 2, 3. Najpierw jedynka dla rybek. Tak działaj, zobacz, masz szczęśliwą gwiazdę tutaj, jeszcze na szczęśliwej gwieździe, no wow, gratulacje, jedyneczko. Dwójka, tutaj mamy morze. Ja tu czuję, że decyzje nie zostały podjęte, tu jakieś decyzje powinny być podjęte najpierw. I trzy, tu mamy zdecydowane nie i jakby uniwers próbował cię zatrzymać w jakimś działaniu niewłaściwym, więc zastanów się, dlaczego tego dla siebie pragniesz, dlaczego o to pytasz, dlaczego w ten sposób, dlaczego z tym kimś. Poddaj to wszystko pod wątpliwość, bo mam takie poczucie, że tu coś jest dla ciebie innego, co się pojawi, jeżeli odrzucisz to, co jest niewłaściwe. Tak, tak, dokładnie tak poczułam. Okej, tyle, kochani, życzę nam dobrego tego miesiąca kwietnia, niech jest dla nas dobry. I jak zawsze do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.